Witam bardzo serdecznie, Brighton, California. Dzisiaj wyjątkowo spotykamy się po południu, gdyż praca mi się zmieniła i pracuję codziennie, więc grosza trochę więcej będzie. To jeden rzecz. Drugi rzecz jest taki, że nie mam ostrości na twarz. Chciałem dzisiaj popływać morze, ale jestem zbyt głodny, więc mi się nie chce. I co stwierdziłem, że muszę sobie kupić koszulę biznesową w Lumpeksie. Bo wiecie, jak ja jestem bardzo chudy, więc dla mnie jest trudno kupić koszulę jakąkolwiek. A druga sprawa jest taka, że potrzebuję koszulę, która mnie wyraża. Tego też postanowiłem. No tutaj jest sklep trochę taki jak z Hastings. Z różnym takim badziewiem. Tutaj mamy dość spory wybór koszul za 5 funtów. Szukamy eski. Nie wiem, czy się uda. Nie wiem, czy mnie słychać, więc będę mówił tak. Fajna koszula, ale niestety troszeczkę za długa. I co, jak sądzicie, myślicie, że jest ok? Tam mi się wydaje, że znacznie lepiej. Proszę wam, mogę dzisiaj ciekawego powiedzieć. Jeszcze muszę zrobić zakupy, bo muszę coś jeść, tak, też jestem człowiekiem, też wiem. Chyba, o, jedzie autobus, dobra, słuchajcie, wsiadamy. Macham na autobus, mam kod, wsiadam. Po jakichś 30 minutach stania w korku jesteśmy, powiedzmy, że tam, gdzie mieszkam. Myślę, że ja teraz mówię do was z tej torby, wiecie, jak to musi dziwnie wyglądać, ale tutaj jesteście ukryci, więc znalazłem was i do was mówię, jest przekaz przez torbę papierową. Muszę iść zrobić zakupy w sklepie osiedlowym, taka powiedzmy takie Tesco, Biedronka, taka, ale małe, Żabka, Lewiatun. No, koniec przekazu. Tak wygląda moje miasteczko pod Brightonowskie o godzinie 18, proszę państwa, zrobione zakupy, spokój, cisza, idę do domu. Co mogę powiedzieć? Piękny dzień, żegnam się z wami. Ktoś jedzie właśnie, nie widać, o widać, na jednym kole. No pięknie, wspaniale i cudownie. Żegnam się z wami, cześć.